Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i ciśniemy sprintem za ludźmi w ciężarówce, no bo czemu by nie? Nie no, oczywiście pójdziemy tam do szukania zapasów, ale no kurde, dalej uważam, że Eli mogła strzelać śmiało. Dalibyśmy sobie radę jakoś. Oj, narobimy sporo hałasu, ale to znaczy, że żadnego zarażonego raczej tu nie ma, ale skąd skrzypiące drzwi? Nie, dobra. Okej, okay, tu zamknięte. Potrzebujemy pewnikiem klucza. Co my tu mamy? Magnum, dobra. Czemu rewolwer. Tak to się ładnie nazywa. Może jednak z tej strony jakoś? O, chyba, że... Ej, czy to był szczur? Ale ja rozumiem, że nikt tu dawno temu nie sprzątał już, ale... Szczur biegnący po ścianie? Miejmy nadzieję, że to był karaluch, choć w sumie nie wiem, co lepsze. Okej. Okay. Ewentualnie tam. Chyba, że tutaj gdzieś. Nie no, tutaj raczej nie, bo tutaj zamknięte drzwi, ale... Gdzie byśmy mogli... Góra? Czy... Tutaj. Ha, dobra. Najpierw w obrębie tego pomieszczenia. I chyba jednak szczur? Nie. Szczur, tak jest. Dobra, pytanie, czy warto było tak się czołgać przez ten cały syf? O, dobra, zarażonych brak. Bo na słuchu to samo. Nie, jeżeli tutaj wczołgałem się tylko i wyłącznie dlatego, żeby popatrzeć, że mam max wszystkiego wszędzie, to średnio. Dobra, te trzy pociski, dobra, to zrobiło jakąś tam różnicę, niech będzie, ale... O, i te śrubeczki, jak najbardziej. Dobra, rozumiem, że od tej strony już wyjdę. Nie wydaje mi się, żeby Elita chciała się wdrapywać z powrotem. No, zresztą chyba nawet jest to troszeczkę za wysoko, ale dobra. Jest? Nie, jest zamek. Jest, będą ciekawe takie zamki, tylko możliwość zamknięcia się od wewnątrz. W sumie. Nawet praktyczne. Nie, wydaje mi się, że tędy teraz. Że tam bezpośrednio za samochodem nie ma co lecieć. Zresztą nawet jest dobrym goście takich z flanki wziąć. Ktoś tutaj też wchodzi przypadkiem? O. Haha, wygląda na drogę bez powrotu, jeśli już. A tam jak dalej wyglądamy? No, zieleni dużo, ale do tego nas przyzwyczaił świat The Last of Us. Dobra, nie ma co zwlekać. To głupie. Powinniśmy atakować. Utrzymujemy pozycję, dopóki nie przyjdzie rozkaz. Mamy uważać, czy nie spróbuje... Kurde, psy! Mam coś. Kurde. Wchodzimy tam. No nie chciałem walczyć z psami, serio. A, ślad zapachowy, o, kurde. O. Oj. Oj. No nie chciałem tego robić. Dobra. No niestety, sorry, Burek, ale... No serio, to wasza wina, nie? Że biegaliście z psami. Co tu się wydarzyło właśnie? No i co teraz? Przeskoczyć? Czy rozstrzelać? Dobra, może w ten sposób się uda? No, kurde, ci powiem jak ninja! No chyba, że tamten zaraz zobaczy, albo tamta. Oj! A tutaj już! To wydaje mi się, że to się raczej uda, bez bycia zauważonym, raczej. No szkoda tego psa. Ej, safe? I to takich jest z gatunku, poważnych. Ale nie mogę otworzyć. O. Ktoś tu przyjdzie? No, brakuje wam jednej osoby, nikt się nie pofatyguje, żeby sprawdzić? A, tam są, dobra. Widziałem jedną osobę. Na pewno jest ich więcej. No, czy pytanie, czy zobaczy? Kolejny pies! Masz tam coś? Atakują nas! A tu!
Ulala. O, o. Takie buty? To Eli prawie zginęła. No, Zoe is no more. Ale się muszę pilnie uleczyć. Tak mało zdrowia odnawia jedna apteczka? O kurde. Ja to faktycznie prawie zginąłem. Zresztą nie powiedziałem, że nie zginę. No serio, myślisz, że to się uda? Szczerze wątpię. Chyba jest sama. Gdzie ona się podziała? I ciach! Dobra. Oj, 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 oj. O, o. Tam jesteś. O kurde, dobry strzał. Uuu, ale Ellie jeszcze lepsza, jeżeli chodzi o celowanie. Ale wydawało mi się, że jeszcze jeden głos gdzieś tam słyszałem. Z tej strony? Aha. Dalej, mały, bierz ją! Pies? A ty się psa maczetą? Sprawdzimy to chyba niestety. Dobra, no maczetą spróbujmy, no bo... No oj! No straszne to. Ten strzał tak to troszkę no niepotrzebny, ale... Dobra, szczęście, kolejne zapasy apteczek mogę stworzyć sobie na bieżąco. Ej, ale w sumie to nie będzie głupie. Jak ta osoba się zbliży... No w sumie parę rzeczy mam już do wykonania, to na pewno. Chociażby ulepszenie nożyczkami tej maczety jest z jednoczesną naprawą. O kurde. Ja bym tutaj się w sumie położył. Dobra, gdzie oni są? Gdzieś bardzo daleko widocznie, ale dobra, spróbujmy w ten sposób. Jak to Max? Oj, niemożliwe. No nie wiem, do takiej sytuacji nie można doprowadzić. Już wiemy, czym strzelamy. O, to ja tak hałasuję, czy oni? Nie, ale dobra, teraz pytanie, jak sobie radzić z psami, no bo... Jasne, żeby nie zabijać tutaj psów, chyba musiałbym autentycznie, tam widzę go tam daleko, ale musiałbym chyba autentycznie, bez wystrzału, gubić ścieżki po prostu, zmylić tropy, gdzieś przez rzeczkę sobie przejść. No chyba, że... O, kurde, to była okazja ku temu. W sumie tutaj też można się schować jakby, co? A dobra, mam butelkę. Zróbmy tak. A drugi też pójdzie? Aha, i jeden, i drugi. Chyba nie odwraca się, proszę. Dobra, spróbujmy, może po cichu się uda. O, takie ciche nie do końca. O, piękny strzał. Dobra, zaraz podmienimy sobie. Na młotek chyba. Czy ulepszymy to, a młotek niech sobie leży. Oj, oczywiście cegła, tak. Nie mamy maksa cegieł. Ten ma 5 w sumie segmentów. Maczeta ma 7, jeśli dobrze liczę. Dobra, naprawimy maczetę zaraz. Ale zanim to... Ej, a nie, dobra, nie o tym chodziło. Chciałem przeładować broń, którą mam właśnie w rękach. O, w ten oto sposób. Dobra, i znowu pojawił się Max, ale... Teraz tak, tutaj zapasy. No na pewno coś będzie. Zbyt duża lokacja, żeby tutaj nie było zapasów. Zresztą z miłą chęcią cofnąłbym się tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Tam było sporo przyborów, które mogłyby mi się przydać, ale właśnie. Stwórzmy parę apteczek. To czy parę? 3. Albo w sumie lepiej, dobra, nie zostaną 2, bo może będzie coś tutaj do podniesienia poziomu zdrowia. Max butelek. Szkoda, kurde, że tu sejfu nie idzie otworzyć. Co prawda i tak nie znamy kombinacji. O, biedny piesek. I tak nie znamy kombinacji, ale... Ciekawe, co tam się kryje w środku. Ale co to jest bank? Skoro jest taki safe, to może i bank, ale... Colombian Union Bank, tak jest. Dobry strzał.
Tam nie przejdę dalej z powrotem. A może tutaj jakoś. Zresztą ludzi się już nie spodziewam tutaj. Zresztą jeżeli jacyś jeszcze będą, to oj, grubo się ukrywają, oj, grubo. Dobra, pusto. Pełno cegieł. Może trzeba rzucić cegłą po prostu. Też jakiś sposób. O, co my tu mamy? Nic. Świetnie. Ja naprawdę widzę, deweloperzy chcieli, żebyśmy tutaj rzucali butelkami, cegłami i tak dalej. Dobra, co znowu? Butelki? Zresztą widziałem Max, nie było się po co odwracać tak właściwie. Tutaj niebo Eli sobie zrobi krzywdę. Tylko możemy być pewni. Dobra, po drugiej stronie. No ten młotek mnie kusi, ale właśnie, a propos kuszącego młotka. Można stworzyć ulepszoną maczetę. I do tego naprawioną jeszcze. Chyba, że to była sama naprawa, bo w sumie gdzie są nożyczki? Ej, nie ma chyba nożyczek na tej maczecie. Dobra, ale tak. Wymagają składniki, dobra. Zwiększa zadawanie obrażenia, przywraca pełną wytrzymałość. To czyli to już jest ulepszone jak na moje, tak? Dwóch nie można mieć. Ja naprawdę nie widziałem nożyczek. Gdzieś tam koło ostrza maczety. O, dobra, alkohol. Już zaczynamy znowu zbierać zapasy. Wreszcie. Fajnie. Dobra, tam z tyłu za kratę bardzo mówię, że jakoś da się dostać. Po rurach może? Nie. No dobra, przeczesujmy okolice. Tu raczej byłem, ale wydawało mi się, że coś tutaj połyskuje. No właśnie, kolejna część szmaty. Nie, czyli chyba jednak mnie tu nie było, skoro zostawiłem coś. Nie, nie ma co. Ej, stop, 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 czy to jest jubiler? Nie, to są lata, a nie ceny. Ciekawe, co tam jest aż tak starego. No, czyżby karta, notatka? Shotgun! Bardzo dobrze. On tu się da jeszcze przeładować. No, czekam na jakąś notatkę, coś się musi pojawić do czytania, prędzej czy później. Kolejna pusta szuflada. Jak ma? Jak to Max? No niemożliwe. Co tu jeszcze mogę? W sumie nic. Kurde, dobra. To nie butelka. Ale aby co trzeba będzie pamiętać. W sumie jak tam z klamką? Ile jeszcze użyć? Jeszcze dwa? Dobrze widzę. Dwa pociski jeszcze będą ciche. Reszta to już bang, 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 bang. Cegła jest, to mamy. Młotek zostaje tam, gdzie jest. Dobra, lecimy dalej. No, chyba, że tutaj jeszcze coś. Rzutę na taśmę. Jak najbardziej. Dobra, resztki szkła potłuczone. Max cegieł. Znaczy, domyślam się, gdzie trzeba. Okej, co teraz? Po co, Eli? Tam, tam. Wielki napis exit, wielkie czerwone drzwi, no tak, widziałem to wcześniej, ale to jest znaczy, że muszę od razu lecieć, chodź, w sumie przeczesane wszystko dookoła. No, chyba, że gdzieś mi ominęła jakaś karta, no, aż ta lokacja aż prosi się, żeby jakaś tam była. No, ostatni raz jeszcze, szybka przebieżka. No, chciałem się tam za kratę dostać, no na pewno jakoś można, czekaj, przyjrzyjmy się. No tam są drzwi z tyłu. Czy jestem w stanie się dostać jakoś tam na tył? Nie z tej strony, może z drugiej. W ogóle czy to był Krabi Market? Tak wygląda. Nie, tutaj chyba nie przejdę. Nie, nie ma szans. Więc jeśli już, to totalnie z drugiej strony budynku, a nie wydaje mi się, żebyśmy tam mogli pójść. No, sprawdźmy, rzućmy okiem. W końcu tu jest jakieś przejście, ale... Nie, tu już byliśmy wszystko przetrzepane. Nie, dobra, lecimy dalej. Ale rozwalając okno, czemu nie? Właśnie zwłoki nic nie mają? Też by może było truchła przejrzeć jeszcze. Ale chyba przechodziłem koło każdego. Ale właśnie, to widzieliście? Dwa ciosy maczetą i Eli prawie, że umarła, więc tutaj trzeba będzie uważać i naprawdę pilnować uników. Czyli L1 cały czas pod wskazującym lewym. Eli, to tylko zombie grzyby, a nie normalne, nieumarłe zombie. Tam nikt nie wstanie.
Zresztą co drugi dostał strzał w głowę. Więc tym bardziej nie. A, dobra, chcieli, żebym tłumika tutaj używał. Użyjemy, jak najbardziej. Gdzie skręcimy sobie następny zaraz. No, ale pierwsze spotkanie z psami. No, nie chciałem, żeby tak to wyglądało, ale chyba tak musiało wyglądać. No, mogłem się... No, chyba, że gdzieś tam jest trofeum, na przykład za nieuśmiercenie żadnego czworonoga. To wtedy znaczy, że to się da. Tylko mi się po prostu jakoś nie udało. No, ale to przerażenie, jakie można było słyszeć w głosach ludzi, których psy zabijaliśmy. No, bardzo adekwatne i bardzo na miejscu. W sumie tutaj zabójstwo czworonoga, to aby ci przyjaciela zabili. To... Gdybyśmy nie pozabijali jeszcze ludzi, to możliwe, że byłaby taka sama vendetta, jak teraz Ellie za Joelem. No, co, wyjedzie na dół? Fizyka. Dobra, ale tego kosza bardzo możliwe, że będziemy potrzebować. Czy ktoś to słyszał? No, wszyscy martwi raczej. Kurde, dobra, zaraz faktycznie muszę tłumik wykorzystać. No właśnie, słyszał czy nie słyszał? Chyba nie. Dobra, myślałem, że da się z tego mniejszego boku złapać. Wydawać by się mogło, że tu jest takie naturalne miejsce, gdzie to można umiejscowić. Ale zjedzie. Choć to co, że Eli tutaj wepchnie. Ja w momencie, kiedy puszczę... No właśnie, pojedziemy. Dobra, ale jakoś może można go zablokować. W jakiś ze sposobów. O, właśnie, może tym bokiem, to raz. A dwa, zobaczymy tutaj osłupek na przykład. O, w taki oto sposób. Czy tak nie za bardzo? Nie, za daleko zjechał. Jeszcze raz. Chyba, że faktycznie jest coś, czym mogę go zablokować. Na przykład, o, tamten kosz. O, 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 o. Coś w ten deseń. No, Eli, kurde, no była ta sekunda, jak na moje. Ha, ale jak to inaczej, może od tej strony jednak. No, w sumie on będzie zjeżdżał, a ja się jeszcze zdążę złapać, okej. Okay. Tak spróbujmy. Więcej miejsca i chyba nawet lepszy punkt zaczepienia w sumie. O, w ten sposób i do samego końca. Dobra, Eli, to musi być szybka akcja. No. A, czy ja przeskoczę tam? Kurde, wątpliwe, ale... Uła! Nie, dobra, nie o to chodziło, nie chciałem bezpośrednio tutaj, da się z powrotem. O, tak nie do końca, nie wiadomo co tam leżało. Mogą być zapasy, amunicja, kurde, wszystko. Karty. Ławeczka, ja już chyba wystarczająco ulepszeń poczyniłem wcześniej. Chyba, że coś tu znajdę, okej, coś do czytania. I widziałem tam po prawej sporo śrubek. Boris! Bardzo mi przykro. To, co wilki zrobiły Sophie, było straszne. W jaki sposób czuję się za to odpowiedzialny? Od pewnego czasu podburzałem miasto. Chciałem się sprzeciwić wilkom. Kiedy zaczęła zamalowywać opisane przez nich zasady, powinienem był ją od tego odwieść. Co gorsza, ukrywałem to przed tobą. Myślałem, że sama przestanie. Wiem, że chcesz się zemścić na wilkach. Wierz mi, czuję się dokładnie tak samo, ale nie możemy tego zrobić. Nie teraz. Musimy działać rozsądnie, pozwolić, by emocje opadły. Ludzie będą oczekiwali, że im powiesz, co trzeba zrobić. Po wybuchu epidemii byłeś ich przywódcą. Musisz znowu nim zostać. Nie pozwolmy, że wszystko, o co walczyliśmy, poszło na marne. Uli, albo Julaj. Raczej Julaj. Po drugiej stronie nic nie ma, a Eli skrupulatnie kolekcjonuje tego typu dodatki. No nic więcej w tym pomieszczeniu. Czy przed podejściem do ławeczki jeszcze jakaś może śrubka? O, trochę zapasów. Eli coraz bardziej zdrowa. A bardziej po prostu zdrowsza. Kurczę, tamte następne pomieszczenie można było sprawdzić. Dobra, ile śrubek? 30. Coś tu raczej idzie zrobić. Szybkostrzelność. Ej, co on taki brudny? Dobra, okej, okay, dzięki. Widać, że ktoś usłyszał. Ale spróbujmy. Nie, w pierwszej kolejności pierwsza maksymalnie ulepszona broń. Nie, naprawdę, no, też bym umył. Nie, ale serio, no, ile razy go czyściłaś? Czyli przejechanie rewolweru szmatą powoduje zwiększenie szybkostrzelności. Okej, okay, dobrze wiedzieć na przyszłość. Zaraz będziemy strzelać.
Nie widzę innej opcji. Jak właśnie ta. Ale w sumie wykorzystałem wszystkie śrubki już. Właśnie, koktajle mołotowa, miny. Ja mam tyle naprawdę możliwości, a staram się wszystko zrobić z maksymalnym oszczędzaniem zasobów. No ale czas apokalipsy mnie do tego zmuszają, no kurde. O, coś tam połyskuje. Karta? Nie, zwykła szmata, ale jednak. Oj, chyba coś słyszałem. Coś ludzko brzmiącego. Come get me, assholes. No, sukinsyny, nie, chyba niewłaściwe tłumaczenie. Dobra, sprawdźmy, czy ktoś jest tutaj. Ej. Ej, tu nie ma szyby. Co ja mogę stłuc? Oczywiście nie chcę użyć cegły. Ale ni butelki, no ale dobra. Skoro tak. I co, nikogo? Ej, czemu nie podnosisz tych butelek? Do piwnicy za momencik. Oj, czemu muzyka wykonała taki zwrot akcji? Czyżby ludzie się pojawili gdzieś na horyzoncie? A ich po prostu nie widzę? Czy to jest tuż przed zejściem do piwnicy właśnie? Dobra, i pełnia zdrowia. Pełnia amunicji, prawie pełnia w tłumiku. No nie wiem, czy chcę tu schodzić. No w sumie. Raz kołdzie śmierć. Aha, dobra, to nie chciałem tu skakać. Zdecydowanie nie. A gdzie są? No nie wiem, czy to jest tłumik w ogóle potrzebny w takim razie. Wydaje mi się, że trzeba ich rozwalić po prostu. Czy będziemy starali się ich uniknąć? Ale właśnie, odnośnie tego... No, 5 naboi powinno starczyć. Cholera, bardzo blisko. No, ale tylko 2. Nie, no damy radę. Ej, no spokojnie. Dobra, tu jest 1. A tu 2. Dobra, nie słyszeli potrząśnięcia latarką na szczęście. No dobra, nie można się do nich zakraść, to może można ich, ej, podpalę skurczybyka, albo jeszcze inaczej, hehehehe. To jest to... Oj, za blisko zabrzmiało. Bardzo blisko, mi ją podstawił, on by w to wszedł momentalnie. Mina pułapka. I tak to rozegramy. Dobra, pójdzie dalej, kawałek. Umiejscowienie je we wejściu jest dobrym sposobem, chyba. Okej. Chciałbym ją umieścić tutaj. Okej. I sprowadzić tutaj może jednego człapacza, czy dwóch, kurde, z tej strony wejdzie. Też jak najbardziej może, no kurde. No pytanie, którą stroną pójdzie? Liczymy, że tą. Okej. Dobra, w tamten narożnik. No, czy któryś się pofatyguje? Zapraszam. Może nie tędy, tamtym wejściem bardziej. Dobra, a co z drugim? On żyje? Czemu tak? Czemu tak? Okej, jeden martwy, prawie. A, takie buty, dobra, zapomniałem. Źle, 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 źle. A, za blisko. Kurde, niepotrzebne chyba, z 2 strzały poszły. Dobra, ale co my tu mamy? Cegła, no super, to poprawia zawsze nastrój. Co za smród. No, 2 człopaczy starczy.
No, ja też nie przepadam. Prawdę powiedziawszy. Dobra, ale same cegły, tak? Nic więcej, no bo ja jakieś coś trochę tu zmarnowałem. Szkoda łusek do shotguna. O. Magnum, śrubka i magnum. Czy tam rewolwer, no. Ach, dajcie spokój. Wiadomo, o co chodzi. To jest najważniejsze. Jakim cudem Max? Przepraszam, ja cię bardzo. No nie możesz, że 9 to jest Max. No serio, no 10. No proszę. Chyba nie wiem, co to było. Ale cokolwiek to było, i schowała to do kieszeni, więc pewnie się przyda. Z czasem. No tyle półek, tyle potencjalnych rzeczy do wzięcia i Eli nic nie bierze. O, 10 tabletek, bardzo dobrze. Coraz bliżej do ulepszenia. Pytanie, co teraz, ale... Ej, tu było coś? Chyba nie. Chciałbym się już wydostać na górę, jakoś. Tutaj też, o. Jak to Max? No, i apteczek, to jest sama apteczka już, jak gotowiec, czy coś do żarcia? Cała apteczka, no to nie, no takich okazji się nie marnuje. W żadnym wypadku. Ja musiałbym użyć alkoholu i szmat, żeby stworzyć całą apteczkę. Włącz latarkę, to mogą być ludzie. A skoro ludzie, to tłumik tutaj będzie miał naprawdę ważne znaczenie. Przedszkole. Jeśli dobrze patrzę. Czemu jedna... Chciałem powiedzieć, jedna poduszka jest zakrwawiona, ale to czy to jest poduszka? Tak, w kształcie róży po prostu. Ja myślałem, że kupa mięcha. Okej, dobra. Tutaj coś pewnikiem jeszcze znajdziemy. Chwila relaksu. Może Eli tam na tamtej pufie. Słyszałem, że są bardzo wygodne. O, coś... kolejne ulepszenie. Przeczytajmy na świeżym powietrzu w tym numerze. Oceniamy 15 karabinów myśliwskich z lunetą. 10 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zdejmiesz skórę z jelenia. I łowca promocji, jak tanio kupić noże, kamery, okulary naprowizyjne i inne sprzęty. Dobra, bierz to. Precyzja. I co na tym drzewku? Ej, serio, nie spodziewałem się jeszcze kolejnego drzewka, a tam widzę jeszcze kolejne. Większa stabilność podczas celowania. Szybszy ruch celujący, zasięg trybu nasłuchiwania zwiększony. Wstrzymywanie oddechu. Okej. A tu nie wiadomo. Ale pewnie łuk, no bo, sorry. Samą ikoną tego drzewka jest właśnie tarcza strzelnicza. Czy tak właśnie łucznicza. No w sumie z łuku też się strzela. Ale wróciła delikatna muzyczka. Czyżby jacyś ludzie? Dobra, come get me assholes w następnym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!